Cześć Piotrek, pamiętasz swój pierwszy raz? 63 rok, miałem 7 lat, miałem naukę pływania na małym basenie tutaj na Ozimskiej. Ja 63 rok, jako uczeń tej szkoły, byłem na zawodach jakichś szkolnych. Po zawodach podszedł trener przyjść wieczorem na basen. Przyszedłeś? Nie, przyszedłem rok później, do Odry. Wtedy bym pływał w starcie. Pływałeś przez? Do 71 roku. Ja tutaj przyjeżdżałem z mamą, mama przywoziła mnie na mały basen. Miałem naukę pływania u pani Korzeniowskiej, znaczy Żołędziowskiej. No a później styczność z basenem się zaczęła w szkole podstawowej, jak mieliśmy zajęcia tutaj z pływania. Moim trenerem był pan Tadek Witkowski, guru naszego pływania, no, a potem Jurek Bułjarski. A mnie prowadził Wieczorkiewicz przez pierwszy rok, jeszcze w juniorach, jak pływałem. Później dałem sobie spokój z pływaniem, bo po prostu były za ciężkie treningi. No ale cóż, idziemy zobaczyć, jak było. Idziemy! Pamiętam, przychodziło się, trzeba było pobrać slipki, sznurowane takie po lewej stronie, z tego co pamiętam. I wtedy szło się na Nieckę do góry. A pamiętasz, co było na dole? Pamiętam, była siłownia na dole. Ale część taka socjalna, tak, dokładnie. Czyli wanny. Były gabinety masażu, tak samo, i była sauna. No. Taka trzypoziomowa i salka do ćwiczeń. Zapraszam to na górę. Weź się na basen, mały. Tutaj praktycznie pamiętasz, Janek, jak było? Było wejście do z szatni damskiej, szatni męskiej lub odwrotnie. Najpierw była tutaj szatnia męska, damska z tej to strony. To było zamiennie. A później męska była z tej, później odwrócili. No. Chodziło się do szatni. Była jedna wielka, potężna suszarka. Ławka, na której się stawało. Mogło stać 10-12 osób i się suszyło. To suszarka to była niezapomniana. Niezapomniana, jedyna w swoim rodzaju. Dzisiaj nie wiem, czy by dzieciaki chciały pod taką suszarką stanąć w komplecie całą klasą. Ale robiła robotę. No, robiła. No. Stąd już więcej nic nie zobaczymy, chyba pójdziemy... Pójdziemy na Nieckę. Na Nieckę? Czy przez górę? A nie, możemy przejść przez górę. Przez górę i zejdziemy na dół. Na górze była kawiarenka, że rodzice, które przyprowadzali dzieci, mogli sobie spokojnie napić się kawy. Tu był lekarz sportowy. Tak. I to było troszeczkę inaczej. Inaczej było. Większy hol. Sala była tutaj z tej strony. Lekarz przyjmował z tej strony. Dokładnie. Tu był gabinet lekarski gdzieś. Tak. No i nie pamiętam tych drzwi. Też chyba nie było. Nie było. Drzwi nie było tutaj. Nie pamiętam tych drzwi, bo te drzwi dopiero stawili po remoncie tym głównym. O wiele większy hol był, szerszy był ten. Szerszy był. No i teraz... Co? Pierwsze się rzuca. Sufit? Sufit był wyższy. Wysoko był sufit. Wysoko był. Na tej części... Były ławki poziomo, czy były takie kaskadowo ustawione ławki. Także w czasie zawodów była bardzo dobra widoczność. Widzieli całą Nieckę. Nie było... Tych pomieszczeń na dole nie było żadnych. Wszystko było otwarte, były tylko filary. Na dole zawsze jak były zawody, to zawodnicy się przebierali. Było bardzo dużo miejsca. Siedzieli. Okna były, znaczy parapety były wysokie. I okna były tak samo otwierane. Okna były otwierane. Mechanicznie. Tak jak mówiliśmy, sufit był bardzo wysoko i to było całe nieszczęście tego basenu, ten dach, ten sufit. To był ten strop strunowy. Przez ten sufit był ciągle problem tutaj. I dzięki temu, że był tak wysoko, troszeczkę była inna
cyrkulacja powietrza chyba. I inna akustyka tam była na basenie. Nie było zjeżdżalni, nie było, taras był duży, taras był na zewnątrz. Ta część została dopiero dobudowana. Dobudowana po remoncie tym. Po remoncie. Tu jest obecnie jacuzzi i rynna. Przejdźmy może na dół. Uwaga, bo ślisko. Ta strona jest całkiem nowa, bo jest dobudowana po tym głównym remoncie. 23 lata temu. Basen się kończył na tej ścianie. Tego nie było. Dokładnie, tego nie było. To jest wszystko nowe, dobudowane. Ta część, w której się teraz znajdujemy, to był taras na zewnątrz. Tak. To był duży taras, tu były drzwi wejściowe. Drzwi wejściowe na taras. Tu były drzwi do szatni. Tutaj w tym miejscu, gdzie są te kafelki, była kabina ratowników. Przesuń się trochę. Ratownicy siedzieli sobie tutaj, mieli wgląd na całą Nieckę. I tak jedne drzwi, drugie drzwi wejściowe na salę. W środku za kabiną ratowników była wypożyczalnia, szatnia i wypożyczalnia strojów. Można było pływać tylko w strojach wydawanych przez basen. Czyli mężczyźni mieli coś w rodzaju pampersa, wiązane troczki z boku, a kobiety w białych takich strojach, takich dzianinki, które jakby. Nie? Pamiętam, bo jak wypożyczało się te spodenki, to były sztywne jak deska, bo były krochmalone. Tak, autentycznie. Bo była pralnia tutaj na basenie. I praktycznie ten cały sprzęt, który się wyrzucało, szedł do prania, do dezynfekcji. No. Basen jako taki był, tego murku nie było, był taki mały. Był dolny przelew. O 30 cm niższy. Dopiero został podniesiony poprzez ten. Były przelewy boczne tak zwane. Dolne przelewy. Teraz jest przelew. Przelew górny, a przedtem był dolny przelew 30 cm poniżej lustra. Nie było. To wszystko jest dobudowane, te pomieszczenia. Tu była wolna przestrzeń. To jest teraz pomieszczenie medyczne. Pomieszczenie medyczne w tej chwili. Tu nie było nic. Tutaj niedawno było, niedaleko było zejście na dół. Właśnie też na tą salę, pamiętasz? Właśnie. Schodki były. Gdzieś one mi to były uciekło. Tutaj tak jak na samym końcu, bo myśmy tamtędy schodzili do maszynowni. Tędy się schodziło tam do maszynowni, a tędy się schodziło tutaj na podbasenie, tam na salkę i na te salony, te gabinety masażu. Na starych fotografiach widać jeszcze te filarki takie podtrzymujące ten. I pod każdym filarkiem był taki jakby ławeczka, taka tam zawodnicy też mogli siedzieć. I nawiewy powietrza były z tych ławeczek. Tak.